Ból rozcięgna podeszwowego, ból pięty. Są to naczynia połączone wraz z łydką, z tylną częścią uda, ale skupimy się teraz tylko na rozcięgnie podeszwowym. Co zrobić, jeżeli boli nas pięta? Jest to domena bardziej starszych zawodników, którzy mają większy staż treningowy, którzy mają więcej przewlekłych przeciążeń, zwłóknień w obrębie rozcięgna podeszwowego. Wyobraźmy sobie, że rozcięgno podeszwowe to jest taka lasagna, która powinna się ślizgać wewnątrz siebie i teraz, jeżeli mamy dużo przeciążeń, to się to niestety zaczyna sklejać. Jak się zaczyna sklejać, zaczyna nas boleć, a jak zaczyna nas boleć, to nie możemy robić tego, czego kochamy. Zakładam, że za przykład grać w piłkę. W związku z tym coś trzeba z tym zrobić. Na pewno uaktywnić rozcięgno podeszwowe. Możemy zrobić to na przykład na krawędzi mebla, pomasować sobie. Możemy użyć do tego na przykład czegoś takiego, jakieś kopystki, maskary, szczoteczki do zębów. Ja mam akurat drewniany przyrząd. Szukamy miejsca najbardziej bolesnego. I co robimy? Nie szorujemy po rozcięgnie podeszwowym, bo to jest nieprzyjemne, tylko wczepiamy się w skórę i tą skórę powierzchowną roślizgujemy na tkankach głębiej położonych. Wykonujemy to tak długo, aż ten ból się nie zmniejszy. Robimy to 2-3 razy dziennie. Drugą taką wartościową techniką blokuję, naciągam, a Mateusz teraz palce do góry ciągniesz. Świetnie. Czujesz rozciąganie? I tak kilkanaście razy. I odpuść. I znowu dynamicznie do góry. Świetnie. Czyli rozciągamy z przytrzymaniem. Druga technika. Trzecia technika to dokładne rolowanie na rozcięgnie podeszwowym. Ta piłka jest może trochę za duża. Możemy rozważyć piłkę kauczukową, taką dziecięcą. Możemy rozważyć piłkę do golfa. I co wykonujemy? Rolowanie na całej powierzchni rozcięgna podeszwowego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca, gdzie nas najbardziej boli. I tu małymi, krótkimi ruchami wykonujemy takie rolowanie samodzielnie. Mateusz, dociśnij kolano i sobie masujesz. Jeżeli piłka nam będzie uciekała, to możemy to zrobić. Przytrzymujemy drugą stopę i sobie rolujemy. Robimy to w poprzek, wzdłuż. Wszystkie formy rolowania są tutaj dozwolone i wskazane. Powodzenia!